10 muzyków, kiedyś i dziś, są muzycy, którzy od początku do końca pozostają tacy sami, którzy idą w swoim nurcie i stają się legendami. Są też tacy, którzy się zmieniają, jedni na lepsze, inni na gorsze. I dziś kilka takich przemian wam zaprezentuję. 10. Metallica. Oczywiście na początek grupa założona w 1981 roku w Los Angeles. Metallica to jeden z członków wielkiej czwórki thrash metalu. I to właśnie w tych klimatach na początku działała ta grupa. W 1996 roku ukazał się album Load, który absolutnie zmienił podejście grupy zarówno do muzyki, jak i sceny. Skórzane kurtki zostały zastąpione przez garnitury, a długie włosy na eleganckie fryzury. Co prawda aktualnie Metallica powoli powraca do korzeni, ale ta zmiana była jedną z najbardziej znaczących w historii muzyki. Dziewięć. Agnieszka Chylińska, polska wokalistka urodzona w 1976 roku w Gdańsku. Największy sukces odniosła z grupą ONA, w której występowała do 2003 roku przez blisko 10 lat. Zespół był jednym z najlepszych przedstawicieli rocka w Polsce. Po zakończeniu grupowej działalności Chylińska postanowiła rozpocząć działalność solową, przechodząc na lżejsze brzmienia. Nie wiem jak wy myślicie, ale według mnie wyszło jej już to dużo gorzej. Kochać cię, to mieć w sercu cień i go z bólem czuć co dnia, boli mnie każdy krok. 8. Guano Apes, niemiecki zespół rockowy założony w 1994 roku, z którym warto się zapoznać. W młodości faceci z szaloną Sandrą Nazik na czele grali równie szaloną muzykę, którą określano jako po prostu szeroko pojętą muzykę rockową. Z czasem jednak Guano Apes poszło w ślady Chylińskiej, porzucając rockowe klimaty na rzecz popu. Jak im wyszło, no według mnie nie za dobrze, ale posłuchajcie. You're the savior, you're the real big player. I'm standing here alone in the need of a prayer. Judgment is coming high. Soon or later, we become the love of our lives. You are the Sunday. 7. Godsmack, czyli jedna z moich ulubionych grup. Zespół powstał w 1996 roku w Bostonie jako reprezentant męskiej, szybkiej i ciężkiej sceny muzycznej. Stali się ikoną dla motocyklistów, żołnierzy, fighterów i innych twardzieli. W 2017 roku Sally Erna, wokalista grupy, zapowiedział, że ich kolejny album będzie dużo delikatniejszy i bardziej komercyjny. W 2018 roku pojawił się pierwszy singiel. Co z tego wyjdzie jeszcze nie wiadomo, ale na miastkę wam prezentuję. And your so-called God is so what? And you don't think that we can see your face. Cześć, Nirvana. Niedawno była rocznica śmierci wokalisty grupy Kurta Cobaina. Choć zespół istniał zaledwie 7 lat, wywarł ogromny wpływ na światową scenę, stając się jednym z członków wielkiej czwórki grunge'u. Do zmiany, o której myślał, doszło w 1991 roku, czyli 2 lata po wydaniu pierwszego albumu. Bleach, bo o nim mowa, był surowy i dużo bardziej nieprzewidywalny niż ich nowy twór, czyli Nevermind. Zmiana wyszła grupie na dobre, gdyż wprowadziła ich na salony najbardziej szanowanych grup w historii. Miley Cyrus, czyli reprezentantka powiedzmy mniej wartościowej sceny muzycznej niż Nirvana. Urodzona w 1992 roku wokalistka była znana również jako różowa Hannah Montana i to właśnie za jej sprawą odniosła sukces.
występowała dla różowych dziewczynek i była ikoną dziecięcego świata. W 2013 roku nastąpiła zmiana. Z różowej laleczki powstała wulgarna i nie mająca absolutnie żadnych zahamowań gwiazdka popu, w której oczach da się wyczytać tylko jedno słowo – kontrowersja. Mike Shinoda, urodzony w 1977 roku, wokalista Linkin Park, ale to nie ten zespół mam na myśli w tej chwili. Raper od 2005 roku tworzył swój projekt nazywany Fort Minor i to właśnie z nim reprezentował swój styl, trochę oddalony od Linkin Park. Niedawno jednak zaszła w nim dość poważna zmiana, a zarazem zmiana stylu muzycznego. Listen, you are not ready, like children in a building, you can't stand steady. Must be the beat so heavy, causing panic attacks like a crack in the levee. Give you that Robin plan. You know that's a lie. Cause I found what I have been waiting for. But to get. 3. Nergal, czyli Adam Darski, urodzony w 1977 roku w Gdyni. Najbardziej jest znany ze swojej grupy Behemoth, z którą odniósł światowe sukcesy i reprezentuje Polskę na całym świecie. W 2016 roku utworzył jednak swój drugi projekt Me and That Man z Johnem Porterem w składzie, a zarazem odszedł od rockowej tematyki na rzecz bluesa i country. I tutaj mogę śmiało przyznać, że zmiana wyszła na dobre. To jest dowód na to, że w ramach eksperymentowania z muzyką nie trzeba grać taniego komercyjnego popu, ale można stworzyć kawał dobrego materiału. Zresztą to właśnie ich piosenka jest motywem przewodnim na kanale Światowa Historia. Nazywam się Cyruliczak, medyk, złodziej, złoczyńców brak. Red Hot Chili Peppers. Zespół powstały w 1983 roku w Los Angeles. Pierwotnie reprezentował nurt nazywany funk rockiem. Z czasem zaszła zmiana, która objawiła się powstaniem albumu Californication. Ja myślę, że w tym przypadku również zmiana wyszła na lepsze, chociaż ci starzy Peppersi są uznawani za tych prawdziwych. Ale walić to. Mi się podoba to, co robią teraz. Coming down to the latter day, we got many moons that are deep in place. So I keep an eye on the shadow's mouth to see what it has to say. 1. Linkin Park, zespół, który powstał w 1996 roku w Los Angeles i trzeba przyznać, że historia zespołu jest naprawdę tragiczna. Początkowy sukces i dwa albumy, które są po prostu niesamowite, a mam na myśli Hybrid Theory i Meteora, którym towarzyszyły niestety uzależnienia. Później początkowe staczanie się zespołu i oddalanie od fanów w kierunku komercji, aż na koniec wydanie jednego z najgorszych albumów w historii, czyli One More Light, oraz śmierć Chestera, wokalisty grupy. To jest chyba przykład zabójczej siły narkotyków i tego, jak potrafiło zniszczyć nie tylko człowieka, ale zniszczyć w człowieku artystę, duszę i zrobić z niego pustą marionetkę. Absolutnie nie obwiniam o nic Chestera. Uważam, że prochy go wyniszczyły. Nie dał rady sobie z tym wszystkim, co najpierw objawiało się ucieczką w ten słaby gatunek muzyczny, a na koniec stało się to, co się niestety stało. Smutna i tragiczna przemiana grupy na gorsze.